Siemanko, z tej strony Matrix, a to jest kolejny odcinek z serii Przewodnie Anime. A w dzisiejszym zestawieniu będzie jedno z popularniejszych anime, ale konkretnie mam tutaj na myśli Demon Slayera. Mam takie pytanie, kiedy się dzieje w ogóle ta cała anime oraz co tam się dzieje w ogóle, jaka jest fabuła. A więc to będzie dzisiejszy odcinku. Demon Slayer dzieje się w naszym świecie, a dokładniej w przeszłości w Japonii. A dokładniej w czasach Taishio, z tym wyjątkiem, że w owym świecie istnieją takie istoty jak demony. Czym się skarakteryzuje? Ta rasa demonów w Demon Slayerze. Ta rasa demonów jest bardziej zbliżona akurat do typowych wampirów, przynajmniej pod takim względem, że żywią się ludzką krwią oraz płomieniem słonecznym mogą ich zabić, ale nie mają takich słabości jak czosnek czy krzyże, na drewniane koki nie mogą ich zabić, a posiadają te dranie niezwykłą regenerację. Mają też specjalną umiejętność, która zwie się techniką demonicznej krwi, która działa troszeczkę jak magia i w zależności od użytkownika inaczej to działa w ogóle, jak to no, zależy od gospodarza, który używa tej mocy akurat. Same demony nie rodzą się, lecz powstają w wyniku kontaktu demonicznej krwi właśnie z człowiekiem, czy tam z ludźmi w ogóle. I w tym momencie ta osoba może czasami może takiego, że ona traci na sobą kontrolę, ona też może stracić pewne wspomnienia z tego, jak była człowiekiem. Z pierwszymi ofiarami właśnie już przemienionych ludzi w demony są właśnie ich bliscy. A ogólnie głównym przyczynnikiem właśnie krew głównego złego, czy tam bardziej chyba, nie wiem, najpotężniejszego właśnie demona właśnie w tamtym właśnie serii, czyli Muzena Kibitsuyego, który on jest właśnie odpowiedzialny za tam tworzenie tam innych demonów poprzez wlewanie ich w swoją krwią. A też, oczywiście on też zebrał tak jakby swoją własną jakby najlepszych grupkę, takich najlepszych demonów tak dalej, którzy, no ogólnie każdy demon im więcej zje akurat ludzi, tym staje się silniejszy akurat. I te najsilniejsze demony zwą się księżycami. To jest właśnie tam jest 13 księżyców podzieleni akurat na dwie grupy. Główne księżyce oraz dolne księżyce. Jednak czy ludzie w takim wypadku są przegrane pozycji z demonami? Otóż nie. I właśnie dla bezpieczeństwa ludzi powstał Korpus Zabójców Demonu, utworzony go przez Kai Ubuyashiki. Ogólnie sam korpus składa się z ludzi, którzy dysponują odpowiednimi doświadczeniami w walce z demonami oraz specjalną bronią, która potrafi je zabić. Ale jak to bronią, skoro jedynie wspomnienie mógł go zabić demona? Otóż dysponują specjalnymi mieczami, zwane też jako mieczami Nihilin, które przypominają wyglądy takie typowe japońskie katany, ale co jednak za to został stworzony specjalny ród, które no po prostu potrafił jakby pochłaniać światło słoneczne, które później, jeśli precyzyjnie się odetnie głowę demonowi, bo tak właśnie trzeba tymi mieczami robić, mogą po prostu je po prostu zabić i tak wtedy się te ich jakby z ciała po prostu się spalają. Oczywiście, żeby walczyć tymi mieczami są też specjalne oczywiście techniki. W Demon Slayerze są tak zwane techniki oddechowe. Każda technika ma swoją własną odmianę oraz formy, gdzie każda działa lepiej w innym środowisku, choć są niektórzy, co idą o krok dalej i tworzą własne formy, dodają do owej właśnie techniki, poszerzając tym samym swoje zdolności. Ogólnie technik jest 14. Pierwszy i właśnie taki pierwotnym techniką jest oddech słońca, który później zapoczątkował inne właśnie techniki oddechowe. Kolejny, czyli że księżyc, ziemią oraz błyskawice, którego właśnie wywodzi się oddech dźwięku. Następnie od oddechu słońca jest jeszcze oddech wiatru, który zapoczątkował jeszcze oddech mgły oraz bestii. Dalej z oddechu słońca jest jeszcze oddech płomieni, nie myśl z ogniem, bo mieszczą się jedna osoba, masz niestety za dwa. Nie, też oddech płomieni, też na początku też oddech miłości. Dalej od oddechu słońca jest jeszcze oddech wody, który on dalej wytworzył oddech węża oraz kwiatów. A jeszcze to, jeszcze właśnie oddech kwiatów, jeszcze na początku jeszcze oddech owada. Oczywiście też w samym korpusie są pewne rangi wykazujące na jakim poziomie jest dany zabójca domu. Są to między innymi Mizunoto, czyli jakby takie nowicjusze, Mizunoe, Kanunoto, Kanunoe, Tsuhinoto, Tsuhinoe, Hinoto, Hinoe, Hinoto, Hinoe, aż w końcu najlepsi z najlepszych, czyli filary. Dobra, najważniejsze rzeczy omówione, więc może teraz coś o fabule oraz o głównych bohaterach. Ogólnie fabuła kręci się wokół rodzeństwa Tanjiro Kamado oraz jej młodszej siostry Nezuko Kamado. Głównym motywem jest to, że Tanjiro na początku przeżywa tragedię, jaka jest śmierć jego rodziny, a potem przemiana jej siostry w demona.
gdzie zachowała swoją pełną część właśnie świadomości, mimo początkowych problemów. Nie chce ona oczywiście skrzywdzić swojego brata, co lepiej. Nezuko pomaga mu w walce z innymi demonami, a swoje siły odzyskuje nie poprzez spoczywanie krwi, lecz przez sen. Tenjiro oczywiście przechodzi już kolejne dostania właśnie zabójstwo demonów pod okiem byłego filara koni Urokodaki, który nauczył go techniki oddechu wody. Oczywiście celem chłopaka jest pomszczenie swojej rodziny oraz próba wrócenia na języku człowieczeństwa. A właśnie! Wspominałeś, że Tenjiro ma dodatkowo bardzo czuły zmysł węchu? Jak nie mówiłem, to bardzo przepraszam. Myślę, że gdzieś mi się podziało. Oczywiście, jak każdy do historii, i w tym przypadku właśnie Tenjiro, jak i Nezuko napotykają różne przeszkody, a nawet napotykają nawet nowych przyjaciół. Takich jak dość strachliwy Denisu Agatsume, który ma akurat doskonały zmysł słuchu i posługuje się techniką oddechu błyskawicy, ale gdy zaśnie lub traci przytomność, budzi się w nim naprawdę wielki gigaczat i normalnie no potrafiłby każdego pokonać to jednym ciosem, dosłownie, bo on zna tylko jedną technikę, a ogólnie chyba w oddechu błyskawicy jest chyba no tam z 6 form od tam oddechu. Oczywiście też poznają taką osobę jeszcze jak Inosuke Hashibira. Ten dla odmiany nosi maskę dzika, która ukrywa do go, no, jego dość damską twarz. A on się oczywiście posługuje nie tylko co dwoma mieczami, ale dodatkowo jeszcze techniką, która jest oczywiście nazwana po prostu oddechem bestii. Sam jednak Inosuke jest dość, no oczywiście dziki i lubi być lepszy od każdego, ale za to jednak potrafi mieć dobre serce i naprawdę troszczyć się o przyjaciół. Temu anime ma to tak zwane oczywiście to coś. Jest na pewno dość ciekawy i według mnie warto nawet je obejrzeć, choćby nawet pierwszy sezon, a jakiś czas temu właśnie wyszedł nawet już czwarty sezon, czy tam już kolejny. Nie brakuje mocnych i szybkich akcji, co jest bardzo fajne akurat anime. Jest bardzo fajne też różne takie wizualizacje niektórych tam, niektórych technik właśnie, oddających właśnie całą tą siłę. A też nie brakuje takich dość spokojniejszych momentów, które podsycają tylko jedynie nasz głód pod jakieś epickie walki. A też nie też bywają też na takie bardzo dość komiczne, które po prostu rozmawiają do rozpuchu. Ale dobra. A mimo wszystkim, też tu towarzyszy przede wszystkim scenom dość akurat, no, idealna rzecz muzyka. I nawet przy naszych walkach jest taka dość taka klasyczna, taka starożytna, nie wiem, kurde, starożytna. No, taka typowa japońska muzyka, która naprawdę oddaje klimat walki. Oczywiście też oczywiście tym głównym wątkiem jest oczywiście Tenjiro, który chce oczywiście bronić tej swojej siostry i w ogóle. I on próbuje ten, oczywiście też przywrócić jej człowieczeństwo. Nawet w korpusie zabójców właśnie było coś takiego, że no oni chcieli wywierzyć mu karę właśnie Tenjiro, że on broni swojej siostry, która właśnie jest demonem. Ale mimo wszystko Nezuko pokazała, że nie jest właśnie jak inne demony i ona się bardziej brzydzi krwi, pomimo że ona czuje właśnie ten potrzeby i głód właśnie. A nawet brada stara się właśnie on ją utrzymywać, żeby ta jej świadomość właśnie, ona trzymała się tej świadomości, żeby ona była to sobą po prostu przed przemianą właśnie demona. I oczywiście po tym wszystkim, mimo wszystko, była część osób, która przyzwyczaiła się, nawet zaakceptowała właśnie Nezuko jako jakby takiego nowego jakby członka zabójcy demonów. No, demon walczył ze demonami, no cóż. Ale choć niektórzy jednak są takie osoby, które mimo wszystko no nie polubiły jednak Nezuko, choćby nawet głównego bohatera. Ale to już musielibyście chyba już sami to już obejrzeć i co i jak tam było, więc jeśli zachęciłem, a na pewno pewnie do któregoś kogoś tam zachęciłem, więc każdego, który taki lubi właśnie takie klimaty właśnie takie japońskie, takie samurańskie czy jakieś tam bla 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 bla, to jednak polecam właśnie to obejrzeć. I no cóż, jeśli już to spodobało ci się w ogóle, zainteresował ci to anime i tak dalej, polecam zasubskrybować ten kanał, też musiałem dać łapkę w górę, też poleci znajomemu oczywiście. I no cóż, ja się dzisiaj z wami żegnam, więc cześć, czołem.